zrobię wielką, zieloną Polskę. Mam pomysł na serię i widzę coś takiego. Zielona Polska! To z bomby skroluję w dół. Z drugiej strony, jak sobie myślę, to jest chyba najgrubszy człowiek w całej Korei Północnej. Kurde, chciałbym coś jednocześnie z głodem i związanego z otyłością, czyli Klemens, Kałach i Kadłub. Kałach, Kałach! Co pokaż? Izrael na Modern Day. Zrobiłem już jedną serię, drugiej nie będzie. Czy zrobiłeś już kawał telefoniczny swojemu staremu? Czy to jest ofensywka w moją stronę? Nie wiem. Dlaczego francuskie wojska podeszły do Moskwy? Nie wiem, ponieważ jechały do tyłu, kurwa, no nie mam żartu, no nie wiem co powiedzieć. Aha, XD, ale w śmieszne kałach, kiedy? Izrael na Modern Day. Oj, chłopie, wnioski są takie, że to by było na tyle... Hello. Come on, man. Niemcy pojebali... Dobra, skończmy z tym, bo DJ Palsidon się jaja. Jeżeli interesujecie się tematyką paranormalną, śledzicie polskich streamerów, to na pewno słyszeliście o Kałasznikowie, który prawdopodobnie jest idiotą. Dziś przeanalizuję kilka materiałów kluczowych w tej sprawie. Zapraszam do oglądania. W kolejnym odcinku 6.33 pojawił się materiał, który przeanalizował zachowania Kałasznikowa. W drugiej części pojawiła się informacja, jakoby ten użył dziwnego sformułowania. Zresztą zobaczcie to sami. O Jezus! Brzmi kuriozalnie, prawda? No właśnie, można by się zastanawiać, co to ma oznaczać. Boxdel jakiś czas temu w swoim materiale wspomniał o możliwości podpisania cyrografu przez Kałasznikowa. Zobaczcie fragment. O Jezus! O kurwa, ale wyjebała. Na tyle z dzisiejszego tematu, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Do zobaczenia. Oczywiście jeszcze tak z bomby napiszę, fałszywe konta zostają usuwane z KRL i użytkownicy, którzy robią sobie niki typu, nie wiem, Józef Stalin, DJ Palsidon, Chiny w Niemczech, komunistyczne Chiny w Polsce, Tybet w Austrii, Łotwa, Kim Jong-un, Michał Zakrzewski, żołnierz sowiecki, ten seksowny mężczyzna, Klemens Kałach i Kadłub nie zostaną wpuszczeni na KRL, bo wprowadziliśmy po prostu zmiany, żeby nie wpuszczać świeżych do dywizji. Ta, wiesz o co chodzi? No normalnie, wiesz o co chodzi, ta, tako. Wariacień. Omae wa mou shinde iru. Nani? Ua takumi de kizemu! Masno to jest coś takiego jak dobrze fest, dobrze wciul. Masno to można też powiedzieć, Amerykanie zajebali atomówkę w Liberię, OBG. O chuj. Król Morawiecki nie żyje. Czy istnieje szansa, żebyście zrobili coś memicznego, coś śmiesznego po prostu, bo potrzebuje... Gotuj się na to. Jebłem drzwiami, może być?